Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku ze świetną powtóreczką. No i w tym odcinku zobaczycie Lighta francuskiego tieru 7, czyli AMX 1375. No i zobaczycie bardzo ładną bitwę na mapie Lodowiec. Gracz, który w tej chwili wędruje w stronę prawdopodobnie wjazdu na te takie zamarznięte statki, to Shooter. Cześć Shooter. Witam wszystkich. No ja zazwyczaj Lightami, jak jestem na tej mapie, to właśnie lubiałem wędrować w to miejsce i wjechać, tylko to jest ryzykowne, więc na początku zatrzymałeś się i jeden przynajmniej strzał oddałeś w Lighta, no bo to ryzykowne trochę, nie? No ryzykowne. Chciałem akurat tutaj wszystkich podświetlić, ewentualnie też ostrzelać wszystkich, co próbują wjeżdżać na tego lodowca, żeby później sobie ułatwić sprawę z przejęciem go, nie? No, tak jak widzieliście, jak się przez chwilę wyłoniłeś, to trzy strzały od razu w twoją stronę. Teraz tak trochę ostrożniej, ale Wolverine, no, na szczęście, on chyba haubicę miał nawet. Dajże tak. No, nikt cię już nie trafił. No i teraz trzeba skończyć AMX-a 1375 i zobaczymy, czy się uda. I ostatni, czwarty strzał musiał wejść, bo gdyby nie wszedł, no to teraz ty byś miał trochę problemów. Ponieważ AMX 1375, tak samo jak chyba wszystkie lighty francuskie w tej chwili, ma tylko 4 pociski. Bodajże do 9 tieru tylko 4, potem mają już po 30. I tutaj w tej sytuacji widać, jak Skoda T25 zaskoczył mnie całkiem z tyłu, gdzie akurat miałem tylko jeden pocisk w magazynku i nie wiedziałem, co ze sobą ogólnie zrobić, bo zdałem sobie sprawę z tego, że on ma magazynek i ma w tym momencie przewagę TPM nawet. Ale tutaj pomogło mi to, że z podłowy ostatnim strzałem plus jeszcze T50 mi pomógł z dystansu. Co mu później na czasie podziękowałem za tą sytuację, że mi tam wspomógł i popatrzył tam, co się dzieje na tym lodowcu, nie? 12,5 sekundy, przeładunek 4 pocisków. Pociski są no niezbyt mocne, ale jest 135 obrażeń, czyli 4 razy 135. No to mamy tego cholewcia. 36 pocisków w zapasie ogólnie. Tak jest. No coś ponad 500 na pewno ustrzelimy z magazynku co 11 sekund, czyli nie jest źle jak na piąty tier. W ogóle gra tymi lightami. Oczywiście tu powiedziałeś, że na 10 tierze AMX 113-105 ma tylko 3 pociski, no ale te 3 pociski mają 390 alfy, nie? No, to akurat robi swoją robotę. No. Dobra, czyli już zdobyłeś to strategiczne miejsce. Przepraszam za moje tutaj pomyłki, ale już kolega Shooter wie, jestem bardzo zmęczony. No ja tak przez ostatnie lata wysiłek fizyczny mój nie był zbyt duży, no a dziś musiałem tonę węgla łopatą do piwnicy, czy do, no, do miejsca, gdzie jest piec, wrzucić, a kierowca, który można powiedzieć wysypał mi ten węgiel, tak go wysypał niefortunnie trochę daleko od okienka, no i miałem trochę roboty, ponad godzinę machania łopatą. Ciężka sprawa. No. Dobra. Czyli jest miejscówka zajęta, no i teraz trzeba coś powiedzieć na temat tego pojazdu. Wiadomo, francuskie czołgi lekkie, czołgi średnie, nawet czołgi ciężkie charakteryzują się bardzo dobrą mobilnością. Tutaj mamy 61 km na godzinę, ale mobilność jest naprawdę na bardzo dobrym poziomie, tak mi się wydaje. Magazynek szybko przeładowujący, w zasadzie same zalety jak na Lighta. Jakbyś ty mógł go ocenić? Co tam w tym czołgu twoim zdaniem jest słabego? No akurat w tym czołgu to tak, no prędkość maksymalna w porównaniu do innych lightów mogłaby być trochę wyższa. 61 nie jest aż najszybszym czołgiem tego poziomu. Jednakże 26 koni na tonę daje dobre w miarę przyspieszenie i osiągi, więc manewrować nim całkiem łatwo jest i ogólnie bardzo zaletą dużą tego czołgu ogólnie jest jego działko, jak wspominałeś. 12 sekund przeładowania na tym poziomie, gdzie alfa niby nie jest duża, ale jednak 500 pójdzie w magazynku i zawsze można poprawić, bo nie trzeba długo oczekiwać na następną partię. Więc to naprawdę dużą daje przewagę.
Jedyne co mogłoby być w sumie lepsze, no to właśnie mówię o tej prędkości maksymalnej, bo tak na resztę rzeczy, co tego patrzy na ten czok, to kamo i w ogóle wszystko, to w miarę na dobrym poziomie się utrzymuje. No i oczywiście też depresja działa, mogła być lepsza, 6 stopni na opuszczeniu często, no po prostu zmusza mnie do zmienienia pozycji, żeby oddać strzał. Zasięg widzenia też tutaj nie jest jakiś nieprawdopodobny jak na lighty, ale spokojnie jest to tier 7, chyba 360 bodajże na bazie. Wiadomo, musi być optyka, musi być stabilizator pionowy, no i szybkość celowania. Chyba takie masz moduły zamontowane, tak? No, optykę bodajże, wentylacji, nie wiem czy wentylacji. A, wentylacja! Optyka i właśnie, i stabilizator pionowy. I stabilizator, no. Pomyliło mi się. Ogólnie przy tym takim rozstawieniu, gdzie jeszcze tutaj stosowałem mocną kawę tutaj w slocie na tego, na gaśnicę, to dawało mi dobry tego zasięg widzenia, że kółko było na maksymalnym poziomie, nie? Tak jest. No i tam 25 TP, bardzo moim zdaniem ciekawy pojazd z Polski. Niestety został zniszczony. No i cóż, 7 zniszczonych pojazdów, zostały 3 czołgi, 4. Jest szansa na medal pula. Czy już w tej chwili myślałeś o tym pulu? Szczerze nie myślałem, naprawdę miałem tylko na myśli, żeby wyeliminować cel, który był przede mną, co nie? Przeładować chciałem w tym momencie magazynek, zjechać go od drugiej strony. Byłem pewien, że jeśli nikt mi nie pomoże z tym VK, to faktycznie nie siądzie mi na cały magazynek, dlatego po prostu chciałem, właśnie oczekiwałem, czy może ktoś podjedzie mi. Tutaj celowałem środek pojazdu, że może wywołać eksplozję, która później po czwartym strzale bodajże nastąpiła. Oh my god! No właśnie, tak powiem ci trochę szczęśliwie, bo gdyby tej eksplozji nie było, to prawdopodobnie ten czołg nie byłby przez ciebie ustrzelony i byś nie miał pula. No dokładnie. No, lew jest twój. No i cóż, wędrówka po już ostatni czołg. 540, bo no 350, no to już jest w sam raz na magazynek, bo ja powiedziałem około 500, ale faktem 540 to jest alfa całego magazynku. No tak, i jest... Tak, akurat w tym momencie miałem ostatni pocisk, więc pracy się musiałem się ustawić po tą 140. A no właśnie, nie zauważyłem. Ostatni pocisk i medal pula, czyli 36 pocisków. Jest to oczywiście dobra ilość, ale no jak za dużo się nie trafi, no to może braknąć. Mamy tu medal Fadina, pula, high caliber i czołgista, snajper. Czołgista, snajper, czyli dobrze celowałeś. No to mało tych pocisków jednak. 36 pocisków nie daje dużej tego, nie daje dużej możliwości do strzału przeciwnika przy przeładowaniu 12 sekund. To naprawdę jest bodajże 4 razy 36 dzielone na 4, to ile to jest? Kurde, powiem ci, wyższa matematyka jak na moje zmęczenie, a ja byłem kiedyś geniusz matematyczny. No, na 9 razy można załadować serię, więc praktycznie 9 razy można taką manewrową bitwę przeprowadzić z przeciwnikiem, więc to nie jest aż tak dużo. Na późniejszych poziomach, na Batszacie 12, już zapas amunicji jest już powiększony, więc tam już można bardziej się wykazać, jeśli chodzi o granie na czas, granie na wyższe tego pulę damage'a i ogólnie potencjalny damage czołgu jest o wiele wyższy niż tutaj. Mm-hmm. Czyli można powiedzieć, gdyby ten pojazd miał 50 pocisków, byłoby to zdecydowanie lepiej. No ale tak, tak jest w porządku. Uczy grać francuskimi lightami. Myślę, że przejście z takiego lajcika na meda francuskiego też jest bardzo proste. A ty mówiłeś, że ekspiłeś do rana, czy do nocy, czy do rana nawet. Jaki no, czołg? No przez całą noc. Batszata 25 TAP. I masz już? Dziewiątkę francuską. Właśnie jeszcze nie mam, jeszcze brakuje mi 70 tysięcy expa, żeby go dobić, ale dzisiaj jakoś powinien już się za to zabrać i osiągnąć cel. Tak jest. No i wynik, jak widzicie, prawie 4000 obrażeń, 10 zniszczonych pojazdów, 1655 bazowego expa. No i zarobek może niezbyt spory, ale jesteś na plusie. No i tak się prezentowała bitwa. Oczywiście możecie napisać, czy ta bitwa wam się podobała, czy shooter dobrze zagrał. Ja jeszcze oczywiście nie zadałem ci pytania, które zadaję wszystkim. Shooter, no to mi się kojarzy, nie wiem, strzelec po angielsku, coś takiego? No coś w tym stylu akurat. Z tego akurat się wzięło, że kiedyś praktycznie... Moja nazwa ogólnie się wzięła z tego, że czytałem jakąś dobrą książkę, bodajże Survarium, serii Survarium, łowca z lasu.
bardzo dobra książka i tam była postać shootera, właśnie takiego dzieciaka, który po prostu wziął swoją nazwę z gry komputerowej amerykańskiej, jak to tam odczcili. No i po prostu bardzo utożsamiałem się z tą postacią, bardzo polecam ogólnie tą książkę, jest naprawdę wyśmienita na taki jesienny czy tam zimowy wieczór. Wiesz co, ja książek, powiem ci, niestety nie czytam zbytnio, ale lubię oglądać fajne takie filmy, które dają trochę do myślenia. Może coś tak na koniec poleć, jakiś film fajny. Który... No szczerze mówiąc, tak filmów dobrych nie oglądam, ale... Aha. Piknik na kraju drogi, jak oglądałem, bardzo dobry film, bardzo mi się spodobał. Piknik daje dużo naprawdę do myślenia. Piknik na kraju drogi, tak? Tak. No to zobaczymy, obejrzę i napiszę później w komentarzu, jak mi się podobał. Dziękuję za uwagę. Kogo byś chciał pozdrowić? No, pozdrawiam mamę, tatę i rodziców, cały klan PLC i ekipę B64. Tak jest. Oczywiście, jeżeli mama i tata będą to oglądać, również serdecznie pozdrawiam. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia. Dzięki, cześć, pozdrawiam wszystkich. Dobra.